Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Pokémon Uranium. Dzisiaj pójdziemy przez jaskinię komety do drogi numer 5. Jak zapewne pamiętacie, w poprzednim odcinku pokonaliśmy lidera sali Burol Town. Otrzymaliśmy naszą drugą odznakę. A teraz jesteśmy w jaskini komety razem z Theo. Teraz mamy jakby przenośne Poké Center, bo Theo, chodząc razem z nami, będzie leczył co walkę nasze Pokémony. Tak samo Pokémony występujące w jaskini też będą atakowały nas w parach. Więc jest to też dobry sposób na zdobycie trochę doświadczenia. Jaskinia, nic ciekawego. Będąc Theo, raczej nie opłaca się używać repela, gdyż doświadczenie dla Pokémonu się przyda. A atakując po dwa Pokémony naraz jest lepsze niż pojedynczo. Można dostać dwa razy więcej punktów doświadczenia za walkę. No jak widać, w jaskini występują Ortogi, Tonemi. Ale to nic, to i tak uleczy moje palce. Rywala Pokémona. Co ile będą? Szczęście, ta jaskinia nie jest aż tak super długa. Trenerów. Poison Barb. Wydaje się, że on zwiększa siłę ataku bijących pokonów. Inne. Będzie za dużo walk, to czy będę z nim pobiegał? Hmm.
Tak, co tam u was? Tylko dobrze, było mi świetnie. To było bardzo ciepło na dworze. Teraz sobie biegałem koło do lasu daleko. Cały czas myślę o nazwami dla moich Pokémon. Czekam na wasze komentarze. Biorę najlepsze z nich i nadam te imiona dla moich Pokémon. Cześć. Mieszając tym samym atak. Więc muszę do O, właśnie. Tam jest coś. Czego nie pójdziesz i zobaczysz. O. Ten wstrząs był to nic. W końcu doszliśmy do końca. O, tam drogę zablokował kamień. Czy nie przesuniemy, bo nowego HM 4 Strength. Wola przesuwać kamienie. Teraz atakujemy. Pismo. Perla. Tiago Rosada. Czy możemy go złapać? Aha. Smocza ziemny. A tak na. To dużo nie pokazał. Robię. Nie może. Czemu jeszcze trochę? Nie mógłbym go złapać. Chcę mi pogrozarny, ale już dowolę go. Normalnie wyepulu. Cześć. Mając latającego pokona albo tego lodowego, nie powinny tam lodowego raczej. Patrzymy. Tam nie zniknęły logiczne sprawy. Hiker się. Ty. Stało się do wszystkich. Stało się z tymi wszystkimi Pokemonami, które były w szale. Pokoiły się, co? Walczyłeś z Trelarnem? One są naprawdę niebezpieczne.
mógł być problem. Gdy dwie głowy Terlarda walczą ze sobą, denerwuje Pokémony w regionie. Dziękuję za przyniesienie pokoju do tej. Teraz my, trenerzy, możemy przejść bez strachu. Odwrotność return, że im mniej nas Pokémon lubi, tym większe zadaje obrażenie. My jesteśmy na drodze numer 5. Będzie szybszy. A. Uleczę. Bez problemu. Nie będziesz mi tu. I to jest. Niespodziewanie. Dobrze cię tu widać. Szczęśliwie to nie jest najlepszy czas. Dało się coś w Cyprys dla laboratorium profesor Cyprys. Zaniepokojeni. Więc szedłem i spróbować czegoś, chociaż
zasadzie padnięcie na ciebie może być szczęściem w nieszczęściu. Nie mogę tutaj wyjaśnić. Chodź ze mną do laboratorium. Przedstawię cię profesor Cyprys. Ona ci tłumaczy, co się stało. Za mną. Hej. Ernest, wróciłeś. Znalazłeś złodzieja? Czy to jest ten dzieciak? Słuchaj, dzieciaku. Wybrać sobie złe laboratorium. Się włamać ostatniej nocy. Czekaj, Lili. To nie jest złodziej, to jest Bolt, mój asystent. On po prostu przechodził przez miasto. Jest Pokemonowym trenerem. Pokemonowy trener? Jest godny zaufania? Oczywiście, że jest. On jest moim asystentem. Więc jego ojcem Skellin, strażnik, szef strażników. Dzieciakiem Kalino, he? No cóż, wypuszczam, że mogę ci zaufać. Mam się Eli. Cypress. To ma nowy profesor w tym lotor. Prawdopodobnie się tego już domyśliłeś, co tu się dzieje. Ostatniej nocy, kiedy nas nie było, ktoś się włamał do laboratorium. Kradli wiele Pokemonów, które trzymaliśmy do badań. A to dziwne. Kompletnie zignorowali najbardziej wartościową rzecz tutaj. Tutaj na tym stole. Prototyp Pokemonowego translatora mowy. Jest to nowoczesna technologia, którą opracowaliśmy. Jest wielu, którzy chcieliby dostać je w swoje ręce. To nas zastanawia, czego ktoś by się włamał, jeżeli nie chcieli ukraść tego urządzenia. Wróciłeś! Czego się dowiedziałeś? Dawałem odzyskać jeden ze skradzionych Pokemonów. Ten tutaj mój przyjaciel kręcił się na drodze numer 6. Doskonale, mam pomysł. Użyjmy Pokemonowego translatora mowy na Outenie, żeby się dowiedzieć więcej o złodzieju. Straszne, takie straszne. By w moim Pokebolu spałem. Nagle ruszam się. Ale nie, ludzki przyjaciel. Zabierają mnie innych. Tam, w stronę jaskini, w górach. Wróciłem mój Pokeball i się uwolniłem. W stronę jaskini, w górach? To musi być na drodze numer 6. Może złodziej jest wciąż tam, zresztą skradzionych Pokemonów. To jest dobry trop. Ktoś... Niech nakarmi tego Pokemona za jego ciężką pracę. A teraz pytanie jest, jak złapiemy tego złodzieja? On ma skradzione Pokemony, więc może być niebezpieczny. Bolt może pomóc, on jest Pokemonem trenerem. On już ma dwie odznaki. Tak. W takim razie Bolt, możesz dokładnie tym, kogo potrzebujemy. Zgodnie z Outenem, złodzieje jest wciąż na drodze numer 6 na zachód. Jeśli byś się zajął, jedziemy z dłużnikami. Żeby pomóc ci z twoim baganiem... O, wiem! Czego nie pożyczysz tego prototypu Pokemonowego translatora mowy? Tym sposobem możesz porozmawiać z innymi Pokemonami i lokalizować złodzieja. Mieliśmy Pokemon Speech Translator. Translator mowy. Proszę, bądź szybki. Liczymy na ciebie. Hej. No ale znalezieniem złodzieja z Pokemonów z laboratorium profesor Cyprys zajmiemy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć!